Cześć tu! Aluś i tatuś. Dzisiaj szybki, specjalny odcinek a propos reprezentacji Polski, która ma szansę jeszcze awansować na Mistrzostwa Świata w Katarze. Wiesz o tym? Ale będą grali w barażach. Niestety nasz Robert Lewandowski nie dostał złotej piłki, przegrał z Messim, chociaż moim zdaniem należała się złota piłka Lewemu za poprzedni rok i za ten rok. I dzisiaj z tej okazji otwieramy specjalną gazetkę z szału na bramkę. Nowość już teraz w kioskach, żabkach i innych tego typu rzeczach, w którym są oficjalne kolekcjonerskie karty. Chyba z piłkarzami, tylko z reprezentacji Polski. Zaraz się okaże, zobaczymy. Wydawcą tego jest Ediba, która robi też inne gazetki, na przykład gazetki Super Finksów. Tak. Wiesz? Ale wiesz, co jest najważniejsze? Oni od nas? Tak. Dali nam puzzle 3D. Dali nam puzzle, znaczy nie dali, no po prostu przysłali nam puzzle 3D, żebyśmy je otworzyli i złożyli, tak? Ale mniejsza, teraz czas na piłeczkę. Oluś, pamiętasz, jak pierwszą tą gazetkę otwieraliśmy przed mistrzostwami Europy? Co rozmawialiśmy o Lewandowskim, o Miliku i tak dalej, pamiętasz? Co graliśmy w kapsę potem. To była fajna zabawa. Zaraz zobaczymy, co jest w gazetce, ale zanim gazetka... Poczekaj, albo nie, na koniec, bo tak to wszyscy przewiną, nie będą chcieli. Dobrze, jedną, a drugą po gazetce. Zobaczymy, jakie tam są karciochy. Taram, tam, tam, tam i pierwszy jest Lewandowski, kapitan! To jest Lewandowski z opaską kapitana, oryginal. A i poczekaj, drugi mamy Arkadiusz Reca. Drugi lewy? No nie, nie gadaj. Ale wiecie, co jest fajne? Patrz, zaraz coś pokażę. Drugi lewy, mamy dwóch lewych, trafiliśmy. A czy piłkarze z dziewczyny? Wiesz, że tymi kartami możesz standardowo grać, wiesz? A czy piłkarze to są dziewczyny? Dlaczego? Nie no, ale piłkarki występują też w reprezentacji Polski, ale w futbolu dla kobiet, gdzie grają same dziewczyny. I tu jest jedna z lepszych piłkarek, Ewa Pajor. Ja nie pamiętam, gdzie ona gra, w Wolfsburgu czy w PSG. Ale co chciałem jeszcze, trafiliśmy też w tej Mateusza Klicha, który gra w Anglii. Dwóch Lewandowskich. I zobacz, tu z tych można złożyć, poczekaj, tak zrobię, żeby było, takie tworzą się puzzle. Zobaczcie, pewnie można zrobić z tego jakiś plakacik. Widzisz, bo jest taka obramówka i tak dalej. No dobra, to mamy, czyli jest 5 kart. Z piłkarzami i piłkarkami reprezentacji Polski. Dzisiaj otwieramy gazetkę Superfinks. Akurat to jest reklama nie gazetki, tylko tej książeczki, którą tobie zamówiłem. Pamiętasz? Książeczkę do Kaboom City, co cię przeniosło, co czytaliśmy z opowiadaniami. Też jest fajna, możecie tam wskakiwać, to jest na www.ekic.pl. Dobra, co mamy w gazetce? Oczywiście reklama T-Racers, jakby nie było, które też otwieramy. Mamy tak, co jest grane? Nasze boisko, będzie się działo, czyli komiks, zobaczcie. Tu jest komiksik, może go troszkę przejrzymy. Super bohaterowie na boisku. O, i są opisani piłkarze. Przeczytajmy jednego, którego byś chciał. Bo masz tak, to są młodzi, perspektywiczni piłkarze, którzy może w przyszłości zastąpią lewego w jakiś sposób. Mamy tak, Kacper Kozłowski, on jest najmłodszy z nich wszystkich, Jakub Moder, Kamil Jóźwiak, Nikola Zalewski, Kacper Kozłowski. Urodził się 16 października. Wygląda tak. Poczekajcie. O, gdzie ty? 2016? W 2003 się urodził, 16 października. Czyli urodził się 18 lat temu. Bo 18 plus 3 to jest 21, a mamy 2021. Klub gra w Pogoni Szczecin, pozycja na boisku. Jak myślisz, gdzie on gra? Mamy obrońców, pomocników, atakujących, bramkarzy. Gdzie myślisz, gdzie on gra? Jako piłkarz. Jako piłkarz, bardzo świetna odpowiedź i jest środkowym pomocnikiem. Mecze, gole w reprezentacji, goli na razie nie ma, 6 meczy. Supermoce, wydolność, przegląd pola, wszechstronność, strzał z dystansu. Wiesz, co to jest wydolność? Że człowiek może biegać i prawie się nie męczy. Taka supermoc. I na dodatek, nasz najmłodszy reprezentant, który był także najmłodszym graczem w historii Mistrzostw Europy, jest uznawany za zawodnika o żelaznych płucach. Może biegać od pola karnego do pola karnego przez 90 minut. Czyli ma 4 razy większe chyba płuca niż to. Okej, Football Plus. Tutaj jest z dzieciaczkami i inne opisane. Szybciuchem jedziemy. Jest komiksik. Będzie się działo.
Czyli pewnie to jest wprowadzenie może do Mistrzostw Świata. Nie będziemy zdradzać, żeby warto było. Tu mamy, nie plakat wiem co to. Chyba. Tu jest plakat i to albo się oderwało. Nie, nie, to się nie oderwało. Tu mamy małe plakaciki i tu nie wiem o co chodzi. To za bardzo. Te bramki. Może to jest do gry jakiś. Zobacz, bo to jest, są tu jest takie bramki. Jeszcze. Tu jest zaraz jest pokażemy. Plakat Lewandowskiego, mój drogi. On jest Lewandowski. A założymy się, bo ja przeczytałem. Jest napisane, co tu jest napisane? Przeczytaj. Lewy, czyli Lewandowski. Tak. Poczekajcie, odegniemy. Dlaczego? 5 minutes later. Mam, piszcie w komentarzach, czy wierzycie, czy awansują. Ja wierzę, że awansują do Mistrzostw Świata w Katarze. Mamy przeciwników Rosję i potem Szwecję? Czy Szwajcarię? Szwecję chyba. Tak dobrze pamiętam. Jeżeli się mylę, napiszcie w komentarzu. Ciekawe, czy tu jest coś o tym napisane. Kto zagra w barażach? Szkocja, Australia. Szwecję, tak. Mamy Szwecję. I uwaga, 21 stycznia będzie Polska grała z Chorwacją, 22, a co to za... A, futsalu, mecze futsalu, buty piłkarskie, a ja teraz wam pokażę superowski, odlotowski plakacik lewego. Jak uwielbiacie lewego, tak jak tata, to dzisiaj sobie przykleję ja jak mama. Ja Milika. Milika? Angolo. I Angolo, ale Angolo nie jest polski. Lewandowski Angolo, jest królem. Robert Lewandowski. Od Bońka z Warszawy do Lewangolskiego. Jest opisane o Robercie. Pewnie ciekawostki. Nie będziemy wszystkiego czytać. Gra w ataku. Ustawienie jak się gra w danych kombinacjach. I są podani napastnicy stulecia. Wiesz, kto jest uznawany napastnikami stulecia w Polsce? Grzegorz Lato, Robert Lewandowski i Włodzimierz Lubański. Nie Boniek, bo Boniek był pomocnikiem. Dobra, uważam, że fajne rzeczy. Została nam druga kolekcjonerskie karty. Zobaczymy, czy będziemy powtórzyć. Pokaż wszystkie karty. No dobra, otwieraj, bo szkoda czasu. Nie, trafiliśmy jedną rzadką. A skąd wiesz, że jest rzadka? A tak, bo jest chyba srebrna, tak? Ma tu srebrny, to jest pewnie ultra rzadka. Robert Lewandowski na pas. Kolejna ultra rzadka. Pokaż. O, jest! I to też jest jeden z najlepszych pomocników. To jest, wiesz co to jest? A jest napisane, to jest Zieliński i jest srebrnoszką w kartę. Tym razem żadnego lewego nie da. Tym razem nie, mamy jeszcze Tomasza Kędziorę, Jana Bednarka i Jana Bednarka, czyli mamy dwóch Bednarków dzisiaj, obrońca, który gra też w Anglii i Krzysztof Piątek, Tunio. Szkoda, że się trochę zawiesił, ale cały czas liczę na niego, że zacznie strzelać bramy i w Bundeslidze, i w reprezentacji Polski. No to tyle, bo zjedzą nas motyle. Dziękujemy, że byliście. Buziole, kibicujcie Polakom. Mam nadzieję, że awansujemy. Ty też masz nadzieję, że awansujemy? Tak. I będziemy oglądać pierwszy raz Mistrzostwa Świata w zimę. Wiesz o tym? Bo zawsze grali w lato. A w związku z tym, że w Katarze tam jest bardzo gorąco i dopiero w zimę jest mniej gorąco, bo jest około 30 stopni, czyli nadal gorąco, będą tam grali. No nic, życzymy im powodzenia, trzymajcie się, kibicuję. Polska! 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 Zostawcie łapki w górę i subskrypcję i dzwoneczek, pachy i pa, wyłączone, czym czas się popłynę. Kopam Lewandowski, po gol!